Tak pomyślałem, że lubicie ten dźwięk, więc go trochę wam puszczę. Ale tak, znowu płynie 7. Dalszy ciąg Arcanum. Chyba go wyłączę na razie. Może nie będziemy go potrzebowali na następnym poziomie, co? Long have I waited for your arrival, and finally this moment has come. I am Kurgan, first of the Necromancers, voyager in the lands of the dead. Rozumiem. Nie jesteś tym, kogo się z początku spodziewaliśmy. I would think not. Although the presence of Aranax tells me you already know much of my tale. At least as much as he deemed necessary in order to bring you into his confidence. Znam już jego wersję historii. Teraz opowiedz mi swoją. My life in the world you call Arcanum seems so very distant. The memories clouded like those of a child. And a child I was then. Probing the darker magics, given glimpses of the truths yet to come. Rada, czyż nie mieli racji co do tej magii? Spójrz na siebie. Yes. Look at me. And what do you see? A monster? An abomination? You've no idea what I've discovered. You see with eyes tainted by life and all which that accursed state embodies. My vision is clear because of those magics you hold in disdain. And the council, it is they I have to thank for it. Ale oni cię ukarali. Czemu miałbyś im dziękować? In your world, your Arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity. What is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. Nie rozumiem. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years, and yet I've aged not at all. I feel as I did the moment they sent me here, or as when the Dark Elves first called to me. Do you now see? Here I can do everything I did in your world, but I am unfettered by the chains of mortality that time hangs upon us. Świetnie, w takim razie pozostań tu i pozwól naszemu światu trwać w spokoju. I truly wish I could. My reasons for returning aren't what you think. I had no aspirations for power or domination like your companion Aranax did. Aspirations that I became the victim of. No. Those are the motivations of the living, and I no longer place myself among them. W takim razie, czego pragniesz? Czego chcesz? If only I could show you the places I've seen, you might understand the things I say. I've been to the desolate lands, wandered by those souls who still see the lands of the living, but wear the cloak of the dead. Blind to their own ends, they cry, passing through one another like shadows in the dying light of day. I've traveled to where souls rot in torment, pierced with the jagged shards of life and vision, clinging to memory, regrets of the flesh. I saw that this prison was of their own making, and the key was in unknowing, in release. And still, I traveled on. And finally, I came to the place where souls go to die. Where the mirrored and worn spirits fall into an endless sea of gray, mirrored glass. And I lowered myself within, and lay there among them, and I almost did not return. And do you know what I found there? There, among the silent and battered shells of the innumerable? Peace, enlightenment, truth. Only then did I realize that this place,
this life is an abomination, a horrible distortion of the natural order. This life, who mothered pain and fear and envy, these twisted children who exist only because we are here to feed them, to nourish them. This life, this afterthought, a disturbance, a mere ripple in that great dead sea, not even the cause, but merely an effect, sending these souls upward, screaming for release from the day they are torn from their waters. The effect of what? I do not know, nor do I care. Have you ever spoken with the dead? Called to them from this side? Pulled them from their silent rest? Do you know what it is that they feel? Pain. Pain when torn into this wakefulness. This reminder of the chaos from which they had escaped. Pain at having to live. There will be no more pain. There will be no more chaos. I see your soul, traveler. It screams, tattered and spent. Do you feel its pull? Do you hear its wailing? It is within my power to calm these waters, and that is what I shall do. Cóż, to dosyć niecodzienny punkt widzenia. Hold on a moment. Might I speak with you? Oczywiście, Virgilu. What he is saying, it's not completely untrue. I've seen the places he speaks of, felt the peace and serenity of that great dead sea. It's not something I'll ever forget. Czekaj, zgadzasz się z Kerganem? Of course not. I made my choice a long time ago, and I choose to stand with you. Yes, there is pain in life, pain and loss and sorrow. But there is also joy and the pleasures of growing and learning. You can't have one without the other, and I wouldn't want to sacrifice either. But in the end, I stand with you, whatever your choice. Dzięki, Virgilu. A co do ciebie, Kerganie? I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. There will be peace. There will be quiet. Life will no longer be. And so I go to Arcanum to be an end to it. And then I will join the souls of the dead when it is done. Okej, okay. Mamy teraz kilka opcji, ale pokażę wam kilka, ponieważ czemu by nie. Dobra, ciekawy punkt widzenia, widzę pewien sens w twoich słowach. And why not? I realize that you follow the way of the righteous, or at least that's the role you've decided to play. But you've yet to see the other side. Follow. And I'll show you things you've never imagined. No właśnie. Gdybym miał dużą inteligencję, mógłbym go namówić do samobójstwa. To jest jedna z opcji, ale nie mam inteligencji, ja chyba nie wziąłem żadnej płatki, która by zwiększała mi ją, więc nie sprawdzimy tej opcji w tej grze. Ale na YouTubie jest kilka nagrań z tego, aczkolwiek nie jest to zbyt ciekawe. Ale dobra. Twoja propozycja jest kusząca. Być może. Are you daft, man? Are you not listening to what this madman is proposing? He will kill every living being in both realms, including you. Wydaje mi się, że mówi całkiem sensownie. I cannot believe what I'm hearing. You would willingly throw away the lives of everyone you have ever known. Spójrz tylko na swoje życie. Nic, tylko ból, agonia i cierpienie. On proponuje pokój. I might choose a different path if I had my life to live again. But I wouldn't trade the life I had for non-existence. It is how we deal with our pain that defines who we are. Life is a privilege. And it is not to be thrown away lightly. A i tak wszyscy umrzemy. Po co niepotrzebnie cierpieć? How can you be so certain our suffering is pointless? Do you have some intimate knowledge of the master design of creation the rest of us are unaware of? And you are correct.
We all end up dead eventually. But the life we have is so short compared to the eternity we are dead. Why would you rush headlong into oblivion? If anything is certain at all, it is the eventuality of death. Nie próbujesz nawet rozważyć możliwości, że on ma rację? I don't need to. I know he is wrong, and I've had enough of this discussion. It is time for you to make your decision. Whose side are you on? Nadszedł więc czas twojego nieuchronnego końca. Muszę się zgodzić z Kerganem. Okej. Jak widzicie, nie spodobało im się to, co wybrałem. I teraz muszę walczyć z wszystkimi moimi towarzyszami. Taka jest niestety konsekwencja działania z Kerganem. Okej, dobra. Jeżeli chcemy się z nim sprzymierzyć, musimy pozabijać wszystkich naszych kompanów. Okej, dobra. Po pierwsze, mam jeszcze te świetne mikstury przyspieszenia, więc ją użyję. Po drugie, rzucę na siebie tą siłę ziemi. Po trzecie, tarczę ochronną. Dobra, po czwarte przydałoby się coś uleczyć. To mi przyleci 120. Może najpierw porzucam trochę czarów. Ponieważ czarami muszę ich rozwalić, nie ma innej opcji. Wstrząs. To podziała najlepiej. Okej, jeszcze jeden. Teraz mogę sobie się troszkę uleczyć. I mogę jeszcze komuś przywalić. Komu przywalić najbardziej? Komukolwiek. Tak nikogo nie zabiję w tej turze. Okej, Kegan na szczęście mi pomaga. Okej, dzięki tarczy obrony nie mogą mi za dużo zrobić. Okej, jakimś powodem Jormont i Warmont są po mojej stronie, nie wiem czemu. Ale mniejsza to, dobra. Uważamy dalej, nie strząsę, to jest najskuteczniejsze w tej sytuacji. Okej. Ktoś jeszcze został? Raven. Przykro mi, że nie widzicie świata moją stroną. Okej. Mogę się leczyć, ale to niewiele jej pomoże. Nadzwyczaj odporna w tym ciele z wody. Dzisiaj ile prędkości mam. Okej, dobra. Ich chyba też niestety będę musiał zabić. Zgoda. Zgoda, czego ode mnie żądasz? Ta, one już nie żywe. Tak, ruszajmy już i dokończmy to razem. Razem z Kerganem, sprzymierzywszy się w jego niszczycielskiej misji, powróciliście do Arkanum i obróciliście je w Perzynę. Wówczas Kergan stanął przeciwko tobie. Po wyczerpującej walce ostatkiem sił udało ci się go pokonać. Ale przyszło ci zapłacić za to wielką cenę. Siedzisz teraz samotnie, wśród ruin Arkanum i oczekujesz swego końca.
Okej. Okay. Jak mogliście się domyślić, to było złe zakończenie. Ale mimo wszystko zakończenie. Słuchajcie, tak dużo gier RPG, jak grałem, Arcanum jest jedyną grą, w której można po prostu wybrać takie złe zakończenie, w której po prostu niszczy się cały świat. Jeżeli znacie jeszcze jakąś inną grę, w której można tak zrobić, to proszę napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw. Ale okej, okay, to jeszcze nie jest oczywiście koniec. Zagrajmy. W następnym odcinku zrobimy poprawne zakończenie, ponieważ nie po to wspieraliśmy, tak długo ścieraliśmy się z losem, przegrywaliśmy tyle przygód, żeby teraz wszystko rozwalić. O nie. Dobre zakończenie jest o wiele, wiele ciekawsze. Więc pokażę je wam w następnym odcinku. Ale tyle, ale na razie tyle. To było trochę krótszy. Troszkę się działo, tak, bo zabijaliśmy wszystkich towarzyszy. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku już niedługo. Poprawne zakończenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.